Jeszcze w 1985 roku żyło około 30 milionów ludzi chorujących na cukrzycę. 15 lat później, w roku 2000, już 171 milionów. Światowa Organizacja Zdrowia szacuje zaś, że w 2030 roku na świecie żyło będzie około 366 milionów ludzi chorujących na tę groźną chorobę. Co roku na świecie z powodu powikłań cukrzycowych umiera przeszło 3 miliony ludzi, co sprawia, iż cukrzyca staje się jedną z poważniejszych chorób cywilizacyjnych. Szacuje się, iż w Polsce ponad 2 miliony osób choruje na cukrzycę. Według przypuszczeń lekarzy ponad połowa z nich nie wie o swojej chorobie. U 25% występują powikłania cukrzycowe, zaś każdego roku na 100 tysięcy osób 13 umiera właśnie z powodu cukrzycy, co razem daje około 5 tysięcy osób rocznie. Co 10 sekund diagnozuje się na świecie cukrzycę u 2 osób. Jedna z nich w wyniku powikłań umiera. Na dzień dzisiejszy na cukrzycę cierpi około 230 milionów osób. Mój zięć jest dosyć tęgi i lubi sobie pospać, ale czuł się dosyć dobrze. Tylko że ja tak podejrzewałam, bo on taki dosyć senny bywał, że on może mieć cukrzycę. Pożyczyłam aparat od sąsiadki. Zmierzyliśmy. I nagle okazało się, że zięć ma bardzo wysoki poziom cukru, powyżej 300. Już wtedy musiał pójść do lekarza i okazało się po badaniach, że on jest już cukrzykiem. Pytaniem nurtującym i diabetologów, i lekarzy leczących chorych na cukrzycę, i samych najbardziej zainteresowanych chorych na cukrzycę, nurtuje, czy można zapobiec wystąpieniu tych powikłań naczyniowych, powikłań w przebiegu cukrzycy. Powikłania cukrzycowe są niestety bardzo poważne. Choroba wiąże się z uszkodzeniem oraz niewydolnością wielu narządów. Najczęstsze powikłania to uszkodzenie siatkówki oka i ślepota, problemy z nerkami, zaburzenie czynności nerwów oraz naczyń krwionośnych. U każdego cukrzyka trzykrotnie wzrasta ryzyko udaru mózgu, a aż czterokrotnie ryzyko śmiertelnego zawału serca. Najczęstszymi powikłaniami cukrzycy właśnie jest choroba wieńcowa, choroba niedokrwienna serca i zawał, który bardzo często jest pierwszym objawem choroby wieńcowej u pacjentów z cukrzycą. U nas, lekarzach, wzbudza duży niepokój. Jest to pacjent, u którego ryzyko wystąpienia zawału jest bardzo duże. W przebiegu długotrwałej, źle wyrównanej cukrzycy dochodzi do znacznych deformacji w obrębie stopy, które to powodują, iż blisko 2 miliony osób w Polsce cierpi na cukrzycę. Zaledwie 1 milion zdaje sobie z tego sprawę, a 50% spośród tej liczby nie wie, że choruje na cukrzycę. I dopiero przypadek, pobyt w szpitalu, niejasne problemy są przyczyną rozpoznania schorzenia. Każdy z nas powyżej 50 roku życia powinien przynajmniej raz na 2 lata udać się do okulisty. Pamiętajmy o tym, że 20% wszystkich rozpoznań cukrzycy dokonuje się właśnie w gabinecie okulistycznym podczas dokładnego badania okulistycznego. Istnieje realna groźba epidemii cukrzycy. Tę lawinę można jednak zatamować. Zdając sobie sprawę z przyczyn choroby oraz jej powikłań, zapewniając szeroki dostęp do opieki diabetologicznej oraz stosując środki ostrożności, możemy skutecznie zapobiegać oraz leczyć cukrzycę. Zdając sobie sprawę z zagrożeń choroby, wdrażając zdrowe nawyki żywieniowe i będąc aktywnym fizycznie, możemy chorobie skutecznie przeciwdziałać. Szeroki dostęp do edukacji, świadomość niebezpieczeństw choroby i metod jej prewencji pozwalają zrozumieć istotę cukrzycy oraz poznać metody jej leczenia.